Legends say that there is a kingdom hidden under the leaves and mushrooms where tiny people live in harmony with all the creatures of the forest, and where one such small man rose up and became a hero. This is the story of Max. After months of searching for my father, my mother's letter forced me to come home. I hope that everything is all right. Oh, hi there. Traveling debris for the tournament? Oh, you're not? Too bad. I hear that the prize is good. Well, maybe you'll change your mind. Good luck. Home, sweet home. Okej, moi drodzy, moi mili, co żeście się tutaj zjawili, witam was bardzo serdecznie w kolejnej grze typu zagadki. Kto by się tego spodziewał, na pewno nie ja i na pewno nie Gaszul, od którego dostałam tutaj dostęp do tej gierki, za którą bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jest to gra Tiny Tales, Heart of the Forest, czyli Serce w Lasu bodajże, przepraszam, że nie zapamiętałam dokładnie nazwy gry, ale mogłoby tak się wydarzyć. Witam was w ogóle w 2022 roku. Mam nadzieję, że ten rok będzie dla was mega, mega przyjemny i mam nadzieję, że nie będziecie chorzy tak jak ja i nie będziecie mieli gardła zepsutego tak jak ja. Więc moi drodzy, moi mili, przed nami oto kolejna zagadka. Co mogę powiedzieć na sam start? Jestem na trybie zaawansowanym, bo był tryb zaawansowany, łatwy, zaawansowany i ekspert, więc stwierdziłam, że nadal nie czuję się ekspertem, ale też na łatwym poziomie nie byłoby tyle zabawy, więc jesteśmy na trybie zaawansowanym. Jeżeli chodzi o samouczek, to myślę, że specjalne sobie mechaniki tylko za sekundkę omówimy. I co tu jeszcze mogę powiedzieć? Kurde bela. Nie wiem, coś miałam powiedzieć, a zapomniałam. A, miałam powiedzieć, jeżeli chodzi o sam wstęp tutaj i o intro. Jestem trochę zawiedziona, ponieważ na sklepie... O, ogólnie nie patrzyłam niczego wcześniej. Jest to takie moje pierwsze przeżycie, pierwsza reakcja tego, co tutaj się nie działo. Patrzyłam sobie tylko na sklepie przez urywek sekundy zapowiedź tego, jak ta gra ma wyglądać. I no, powiem wam, że... Tam jakoś to fajnie wyglądało, tutaj to szybkie, tak jakby powiedzmy, to intro, co było z tym Maxem, że jesteśmy Maxem i to jest nasz główny bohater. Nie było pociągające, ale może sama gierka tym sobie nadrobi, jakoś to wszystko się tam uda. Bo tak jak mówię, no początek był taki ni z gruszki, ni z pietruszki, te sceny się tak strasznie szybko przecinały. I to wydaje mi się, że trochę zbyt szybko było. Wydaje mi się, że gdyby to było wszystko wolniej, byłoby lepiej, ale nie będę już paplać. Będę chciała, żeby te odcinki miały tak po 30 minut około maksymalnie, więc będę patrzeć sobie co jakiś czas na zegarek. Mam nadzieję, że uda mi się spełnić moje założenie. Lecimy tylko ze specjalnym mechanizmem i co nic nie dostałam. Brie, czyli to będzie miasto, do którego będziemy się udawać, to nie wolno jakichś łuków wykorzystywać. Weźmiemy sobie tutaj, zobaczymy, zamykamy nasze skrzynki pocztowe, nigdy nie wiesz, kto może się, nigdy nie wiadomo, kto może się wuczyć po lesie. Tu są jakieś zaklęcia, to są podpowiedzi, spoko, dobra. Będę wiedziała na przyszłość. Przedmioty specjalne mogą być oznaczone plusem lub minusem. Plus oznacza, że dostępna jest akcja, minus oznacza natomiast, że w danym momencie nie można wykonać żadnej akcji. A no to rozumiem, to jest to, że składamy sobie jakiś przedmiot i jeżeli mamy plusik, no to możemy sobie go złożyć całkowicie, więc będziemy sobie mogli coś z nim zrobić. O Jezus, ile rzeczy w torbie się znalazło, chyba to są wszystkie. Mam ten plecak od pierwszej podróży, niestety jego kariera chyba się skończyła, mogą jeszcze wykorzystać pasy. Okej, czyli te pasy będę musiała jakoś z tego sobie prawdopodobnie wypiąć. Co więcej, to jest jakiś MT. Może mamy nazwisko coś na T. Wiem, że to jest plusik, więc sobie zaraz do niego zerkniemy. Ja też z góry chciałabym was przeprosić za mój głos i za to, że mogę gdzieś tam sobie pochrząkiwać czasami. Kaszlanie spróbuję wyciąć, o ile to będzie możliwe. Jak najwięcej tego kaszlu, ponieważ jestem chora, no niestety, cały czas. Więc
No nie, znowu, co znowu. To się ciągle zacina. Zdarza, muszę improwizować. A może haczyka użyjemy po prostu. No. A miałam dokończyć to, że jestem chora, ale bardzo chciałam sobie już pograć w coś. I ta gra na mnie już czekała i czekała, bo dostałam ją dużo, dużo wcześniej od Gaszola, któremu jeszcze raz oczywiście serdecznie, Łukasz, dziękuję za gierkę. No i chciałam sobie już w nią pograć, co ja wam mogę tutaj więcej powiedzieć. O, tutaj jest minus, ale cóż, nie możemy jeszcze tego złożyć. Nikt nie jest nieomylny, o Jezus. Dobra, polećmy. Uuu, mamy szczura. Albo wilka bardziej, wilko-szczura. Co tu się dzieje? Kim jest ten szczur? A dobra, to jest jednak szczur, który rozmawia z moją mamą. Nie przerywam dalej. Za szybka jest ta gra. Przynajmniej mi się wydaje, że ona jest za szybka. Otwórz skórzany pakunek, aby zobaczyć zestaw do zaklęć. Będę miała zaklęcia. To twój zestaw do zaklęć, dzięki niemu stworzysz czary, wykorzystując runy rozmieszczone w świecie gry. Kliknij, aby kontynuować. Kontynuuję, dobra. Po lewej znajdziesz wszystkie dotychczasowe zebrane runy, po prawej znajduje się przestrzeń, na której będziesz łączyć wybrane runy. Ale będę się bawić w magika. A, miałem ten zestaw od zaklęć, okej, dostałem go od ojca, ale ten jest bezużyteczny, okej, no. Mam tylko jedną, dobra. Tutaj mamy, o, dialogi. Who are you? And what are you doing here? Podatki ma. I've come for what you owe me. My name is Rattus Ratburn, and my position gives me all the rights to be here. Okej. Okay. Jak będą jakieś dialogi, ja będę starała się nic nie mówić, żebyście sobie mogli posłuchać pięknych głosów. Na przykład takiego szczura. Trochę ma jakieś zakrzywione takie okulary. Dla kogo on pracuje? Instrukcja, pomiń, podatki. Dobra, instrukcja. Odpowiadaj na pytania, lokalizując przedmioty, które szczur ma na sobie. Oho, to jest nowy mechanizm. Do znalezienia są dwa przedmioty na każde pytanie. Czyli jak to jest pytanie, no to tak. Dla kogo on pracuje? To jest jakiś sygnet. Tak jak może nosi tylko ktoś z najbliższego otoczenia króla Oliwiera. Dobra, wiemy, że jakiś jest król Oliwier. Spoko. To jest nowy system. Tego nie było w poprzednich zagadkach, więc coś innego. Myślę, że dosyć fajnego. I tutaj to jest her rodziny królewskiej. I am the advisor of His Majesty King Oliver. And I've come to collect what your family owes me. Tobie, czy może twojemu królowi. Zbiera podatki, jeszcze nie pora na to. I tutaj sekwa wygląda pustą. That is right. I will not leave until I get my money. Nie twoich, tylko króla Oliwiera, gościu. Sorry. Zbierz pieniądze dla chciwego radcy. Spoko, zbiorę. Guziczki. O, tutaj jest runa kolejna, która nam się przyda. MT. Tutaj jest, zobaczcie, znowu to samo oznaczenie. Tutaj są turniej ucznictwa. Okej, patrzcie, czyli w tym turnieju możemy sobie trochę kaski zarobić. To jest ten turniej, o którym mówiła jakaś tam kobieta na samym początku. Mamy też jakieś pierwsze monety i mamy kartę z susza. Ogólnie ta karta może nawiązywać trochę do tego, co było na samym początku, czyli tej, powiedzmy, mini zapowiedzi, że szczury i bóbr wycinają nam cały las. Więc może też jest to związane z tym susza. Susza zdaje się pogarszyć, wkrótce nasze królestwo całkiem wyschnie. Dobra, czy to jest taka karta informacyjna na razie, nic nie widzę tej więcej. Widzę, że tam są też się świecą rzeczy. Tutaj jest moja mama, mogę z mamą pogadać? Oh, Max, I'm so glad you're back. Hmm. Can you check the mail? I'm expecting some money from your father. Also, I earned some coins by selling what I could. Ale ma długie warkocze mama. No dobra, sprawdzę skrzynkę pocztową. Bardzo ładna jesteś ogólnie. Sprawdzę skrzynkę pocztową, zobaczę co... Mogę do domu wejść? O, nie, dobra, dom? Ale chcę się wrócić tam, gdzie byłam. Tu to jest. Nie mogą odejść, nie pomagając matce. No rozsądne, nie powiedziałabym, że nie. Niektóre przedmioty zmieniają kształt po kilku sekundach, dobra. Czy na pewno chcesz pominąć... Tak, chcę pominąć samouczek. Tutaj już widzę, że jest przedmiot, który zmienia swój kształt. Nie wiem tylko jeszcze, moi drodzy, jak wygląda tutaj sytuacja z przedmiotami, tak jak tam były w innych grach, zmiennokształtne i tak dalej. Takie, które zbierały się do osiągnięć bardziej niż do całej fabuły gry.
A to jest jeszcze jedna wielka niewiadoma dla mnie. Tutaj... Cześć, słodziaku, jak jesteś piękny. O, tutaj coś mogę przesunąć. Wolałabym tego nie odrywać. Nie, do czego to było? O, tutaj. Może mógłbym to czymś odciąć. Okej, dobra. Czy coś do odcięcia? Tutaj widzę, że coś się da przesunąć. I teraz, o, tutaj nożyczki będziemy sobie chętnie wzięli i odetniemy. Nie wiem, czy mi się z tego oderwać, ale spoko, gościu. Jedna moneta, czy to już były wszystkie? Chyba wszystkie. Dobra, 3x3 osiągnięcie. Fajnie. Zdobyto sokoli wzrok. Ale jesteśmy sokołem przecudownym. Jeszcze jedno, zdobyto pod presją czasu. Znaczy jeszcze czasu tutaj sobie dodałam, ale niech będzie pod presją samą. Wróćmy się tutaj i w całej grze znajdujemy się, o właśnie, przedmioty kolekcjonerskie, które możesz zbierać. Monety i misie lalki. Okej, czyli... anuluj. Dobra, tutaj akurat chciałabym. Dobra, monetę sobie... misia sobie zebrałem. Jeśli utkniesz, możesz użyć podpowiedzi, która wskaże ci kolejną akcję. Dobra, no to wiem. Dobra, czyli zbieramy misie i monety. Tylko problem jest w tym, że tutaj nie widzę żadnego takiego miejsca, w którym by mi się... gdzie zaznaczało, że ja mam taką misię czy monetę, bo o ile w innych grach takie coś było, to tutaj tego nie widzę. Klucz do skrzynki, jaki mamy orzeszek przy kluczyku. Czy będzie kasa od tatusia? O, tutaj mamy jeszcze jakiś ten. I mamy znowu turniej z ucznictwa. O, zostań bohaterem, weź udział w turnieju i wygraj wielką nagrodę. No spoko. I tu jest znowu karta z suszą. Nie wiem, czy my te karty mamy jakoś zbierać, czy co one są, ale no cały czas się pokazują. List mamy. To będzie na pewno fascynująco długi list. Aż się napije. Kochani, nie mogę jeszcze do Was wrócić, ale przesyłam trochę pieniędzy. Mam nadzieję, że macie się dobrze... Taduś będziesz. No ten, Taduś. Kaska, mamona. Mamonę zebraliśmy, to zaraz będziemy mogli szczura tam nakarmić, ale najpierw sobie zobaczymy jakiś taki stary notatnik, w którym jest runa. I co, i to tylko tyle? Dobra, to notatnik sobie tylko po runę zebraliśmy. Jeszcze tak sobie przyjadę myszką, szybciutko zobaczę, czy tutaj jest wszystko okej. Nie widzę już... O! A tutaj jeszcze było to, że mam te pasy, mogę czymś odciąć. No tym nie do końca, no ale dobra. Muszę pamiętać o tych pasach, że jeszcze mam pas tej do odcięcia. Niech będzie. Check all your pockets. Sprawdź wszystkie kieszenie, masz. I will accept this for now, but you better have more when I come back. Więcej tu sobie wsadź, nie powiem gdzie. Zadanie zbierz pieniądze dla chciwego tego, zakończone. Thank you, son. Listen, I have a special gift for you. Już się boję. It belonged to your father. He would want you to have it. Okay. The world is a dangerous place, my son. Use the spell book I gave you to make a spell which will protect you. There are all these posters around about a tournament in Bree. That could save us. Just be careful. Okej, czyli dostaliśmy polecenie, żeby jednak wziąć udział w tym cudownym turnieju. Tak, przystąp do turnieju. Użyj pyłu o kolorze przedstawionym w recepturze, aby dokończyć zaklęcie. Dawajcie. Co? A tutaj, dobra, czekajcie. Księga zaklęć najpierw. O, cudownie. To księga, w której znajdziesz wszystkie zaklęcia, kombinacje run i kolory magicznego pyłu, jakie trzeba użyć. Spoko. Użyj pyłu o kolorze przedstawionym na recepturze, aby dokończyć zaklęcie. Tu znajdziesz... No, to już wiemy, dobra. Co? Najpierw runa? Najpierw runa chyba idzie. To chyba pójdzie ta... I ta... I chyba ta też. Chyba wszystkie trzy poszły. I tutaj polecimy jakimś proszkiem, sobie posypiemy na karteczkę. I co? I mamy teraz runę na kartce, która jest piorunkiem. No, stworzyłeś piorun, żeby cię tylko nie czasnął. I co? A nie mogę teraz rzucić zaklęcia. Dobra,
Tak czy siak masz piorun. Ciesz się. Ani Rytyn coś zacina. Czy mogłabym to tym otworzyć? Nie. A to czekaj, uchwyt zegarka. A może uchwyt zegarka? Nie. Też nie. A to jest jeszcze... starość zawsze się zacina. Ty na włóczkę. Chusteczka. Chusteczka też mi na razie nie jest potrzebna. To jest wejście tam, gdzie byliśmy wcześniej. Dobra. Droga, już mogę drogą w ogóle pójść. I chyba tak też... O, tej lalka jest w ogóle, nie zauważyłam. Tak też chyba postąpimy. Chyba udamy się po prostu, moi drodzy, dalej, bo na razie tutaj nic... O, dobra, jednak coś widzę. Tutaj możemy sobie wziąć innego spinacza. Tylko po kiego nam był ten spinacz, szczerze mówiąc? Troszkę nie ogarniam. Też nie wiem... Ani dobra, teraz nie da się. Nie wiem też, kiedy się do tych osób gada, ale widzę chyba, że jak się najedzie i jest dymek, to się tylko i wyłącznie wtedy można gadać. I gdzie jest mój spinacz? Chyba, że za spinaczem coś było. A, jeszcze jeden mogę zebrać. Dobra. Nie ogarnęłam. Terina jest stara, ale mocna. Na pewno znajdę do niej... zostanie zastosowanie. No dobra, ale tą linę też musisz, kurde, chłopie, jakoś przeciąć, więc na razie to chyba nic z tym, lecimy dalej. O, jest, zagrecimy. What do you think you're doing, you little spy? I am not a spy. What are you doing here? Let her go. Don't expect me to let this snoop go. You want to play hero? Let's go. Będzie walka! Będzie walka! Instrukcja! Muszę chyba znaleźć taki, który nie pasuje, czy mi się... O nie, dobra, czy muszę dwa znaleźć jakieś? Dobra, chcę instrukcję. Bierz symbole krążące wokół szczura, aby odkryć ich kolor i spróbuj znaleźć parę. Aha, dobra. Niebieski. Fioletowy. Fioletowy, fioletowy. Zielony to był... to był niebieski, to był zielony, twój niebieski, niebieski, zielony, zielony. Dobra. O, cię panie. Fioletowy. Morski zieleń. Niebieski. Żółty. Morska zieleń, morska zieleń. O... tu nie byłam przygotowana. To było z tej strony, czyli tu będzie gdzieś niebieski albo i żółty. Mamy to. Teraz już trochę nie wiem, gdzie jest czerwony. Zielony. Czerwony, czerwony. Dalej się będzie miotało. Zielony, zielony. Ale mam farta. Nie, no przecież tu moje skilly są przecież oczywiście. No ja wiedziałam, że to tutaj jest, moi drodzy. Wcale nie jestem czyty włączony na ekranie. Noob, noob. Honorowy pojedynek. A teraz powinien użyć zaklęcia pioruna. Tu jest piorun. Czaśnij go. Wow. I will get you yet. Trochę ci się futerko zjadało. Znaczy nie wiem, szczury mają futro. Uwolnij Elię. Did I just do that? Czy to byłem ja? Możliwe, że tak. Uwolniłeś kobietę. Thanks, but I could have handled it on my own. If you change your mind, I can take you to Bree. But first we have to repair the saddle. Aha. To typowa kobieta, no. Uratowałeś ją, a ona ci powiedziała, że... No sorry, sama by sobie poradziła. Nie poradziłabyś, Selaska. Brakuje uchwytu od zegarka. Dobra, to uchwyt od zegarka mamy. Mamy dwie sprężynki i godziny, ale tu będziemy mieli coś ostrego, to sobie liny tym przetniemy. No dobra, pogadam z tobą. A dobra, czyli ty mi mówisz o siodle. Nie sięgnę. Tu tutaj będzie nam pewnie lina potrzebna. Dobra, wracamy się. Najpierw po paski. Paski będą do siodła, lina będzie do przyciągnięcia tego. Dobra, najpierw lecimy po paski. Ostrze, a tu jakieś ostrze jeszcze złapałam. Dobra. Pasek niech będzie. A teraz lecimy tutaj po tą linę. I co? I tutaj też pasek zrobimy. Znaczy linę odetniemy. I co? Te dwie połączę ze sobą, pasek i linę. Dobra, i teraz tak, lina będzie do haka bardziej bym obstawiała. Dobra, żeby sięgnąć po skrzynię. A tu pasek jeszcze, czekajcie, czy tu jeszcze jest coś? Nie. Czyli tutaj jeszcze...
Jeszcze coś będę potrzebowała. Tutaj będzie wskazówka do otworzenia tego. Dobra. I tu będziemy mieli do zszycia siodła. No tak, przecież sobie przyczepię pasek i co? I będzie tyle z tego. A to jeszcze, patrzcie. Ten od paska takie dziwne cośko. Czyli tutaj będzie coś jeszcze? Czemu mi się to jeszcze podświetla tutaj na rzeczy, które mogę coś jeszcze z tym zrobić, jak już tutaj nic nie mogę zrobić, albo przynajmniej nie widzę czegoś, co bym mogła zrobić. Chyba, że wziąć ewentualnie guziczki, ale to nie, widzę, że nie. Dobra, lecimy najpierw tutaj. Sięgniemy sobie po skrzyni. O, i to chyba jej skrzynia. Chcesz chusteczkę? Świetnie, mogę użyć tej ostrzem? Ostrzem lecimy. I to by mi się jeszcze przydało. No i teraz brakuje mi... A nie, dobra. Okej, poszło szybciej niż myślałam. Tu weźmiemy sobie, przybliżymy. Najpierw sobie... tutaj. Najpierw sobie to siodło... siodło. To sobie najpierw naprawimy. O, dodamy... A, trzeba przyszyć, Jezus. Oliwia, myślenie nie boli. Znaczy czasem boli, ale nie powinno ci przynajmniej w tym przypadku. To nie działa. Może najpierw trzeba ten. A dobra, tu będzie tam pasek, a tu będzie... A dobra, Jezus. Przyszyjmy najpierw to. I teraz... Jak to nie? I co, i to tyle? A nie, dobra, w drugą stronę odwracamy. Wiecie, to powinno działać jak popręg, no ale... Popręg powinien być z przodu, a nie z tyłu. Niech będzie. Gdzie ruszamy? A reszta moich rzeczy? Stara! What the fuck? Here we are. I guess I'll see you on the tournament. A reszta moich rzeczy? Które miałam tam jeszcze porobić? Co, ja zebrałam wszystko już? Żebyście mnie wywozili na drugi koniec świata? Tutaj nie ma czegoś takiego, jest mapa. A tym jeszcze krzyczy różne rzeczy. No tutaj jak byk jeszcze... tutaj przy zegarku nic nie miałam. Ale tutaj miałam przy tej... Przy tej szmatce coś, a ewentualnie chyba, że miałam cały czas otwarte, dlatego, że tam była ta karta, no ale bez przesady. W ogóle jak fajna mapa jest. Stumilosiowy las. Jak to tam się nazywało. Dobra, lecimy z tym. Papa, motylku. O, tutaj sobie coś... Ta korba była naprawdę kiepsko wykonana. Muszą znaleźć nową. I tutaj jest zepsute... A, bo tam patrzyłam na tą kartę. Wszędzie są te karty. Nowa korba, dobra, spoko. Tu jest, mamy jakiegoś gościa i on zapisuje nas. Here for the tournament? Of course you are. Everyone is. To participate, you must pay 1,000 coin fee. I'm pulling your leg, but you will need several other things. Okej. Okay. Czerwone flagi, tyczka, strzały, łuk. Robi się ciekawie. Tu brakuje nam przycisku, żeby to otworzyć. Spoko. Więcej rzeczy, których nie da się nic z tym zrobić. Tu jest jakaś siekiera. Ha, nie możesz tego wyjąć. Kto by się tego spodziewał? Brama do miasta, dawaj. Ula. Tu jakiś wir powietrzny, czy co? Brakuje ucha. Tu dźwigni. Wokół posterunku rusza się bariera ochronna. Kolekcjonerskie monety. O, zapomniałam o nich. Totalnie. Tu jest zamknięta, gdzie może być kluczyk. Nie wiem, nagle jest 1000 różnych rzeczy do zrobienia. Zostań bohaterem. Spoko, zostanę bohaterem. Dobra, tutaj jest dalej to samo. A może jakby... chustka nie powinna przewodzić.
Czemu to nie zadziała? Przecież to są te strzały. Czuję się osaczona wszystkim dookoła. Totalnie nie wiem, co mogę wymyślić. O, dobra, tutaj coś jest. Mamy puzelek, dobra, jest dobrze, puzelek jest. Puzelek pójdzie tu. Spoko. Aha. Okej, muszę jakiś... Dobra, to będzie tak. Nie wiem, czy ja powinnam gdzieś to znaleźć, ale niech będzie. Część runy, która mnie totalnie nie obchodzi na ten moment. Farby. Znaczy pędzel bardziej. Ucho. Ucho było nam potrzebne tam. Panie, ucho mam twoje. Myśl o skoczku, czy kim ty tam jesteś. No, otwórz się. Klucz nam dałeś. No chłopie. Jak cudownie. Jak super. Dawaj. Otwieramy. Otwieram. I mamy łuk, strzały, runę. Co jeszcze? Tutaj coś jest jeszcze. Za dyskami jest jakaś korba. O, korba była nam potrzebna. Z pewnością mógłbym użyć, jeśli tylko odpowiednio przesuniemy deski. Aha, dobra. Dobra. Okej. I okej. Mamy korbę. Kto widział, żebyś tak deski przesuwał? Tutaj też jest jakiś potrzebny nam badylec. Ale wrócimy sobie do miasta, wejdziemy tutaj, włożymy korbę i zakręcimy tym czymś i dostaliśmy nożyczki. O, to jest w ogóle lalka. Czy były nam gdzieś potrzebne nożyczki? Było na stronie, jakby ktoś był utalentowany, no na pewno nie my. O, w ogóle tu jest... O, to było dobre. Ich kształty muszę znaleźć. To było niespodziewane. Dobra, odkryj mi to w pierwszej kolejności. Tutaj mamy jakiegoś kwiatuszka. Tutaj jest jakaś igła. W ogóle tak, sowa jest tutaj. Myszka jest. Kotek też tutaj jest. Kwiatuszek taki jakiś dziwny. Czy taka będzie ta wstąpna gumka do włosów? Też jest. Chmurka. Nie, no chmurki z ekipy to nie chcą. Ale tutaj truskaweczka jak najbardziej na tak. Chusteczka ta by mi się tu też przydała. To wygląda jak jakiś łebek czegoś, ale jeszcze nie widzę. Tu jest motylek, który jest tu. Tu mi też przesuń. Tutaj mamy kwiatuszka. To wygląda jak jakiś krasnal. O! O, gdzie jest? Tu mamy cię, krasnalku. Mamy cię. I zostały nam tam listki jakieś takie. To nie jest to? Taki jakiś dziwny skrzato podobny coś. A tu, nie, to też nie to. To mi proszę przesunąć. No, mamy to. Mamy listek, ale to nie jest ten listek. Kurczę, no to wygląda jakoś tak inaczej. Nie mogę jeszcze czegoś przesunąć, czy coś? Chyba już nie. I to dziwne coś... No to nie jest to. Ma taką jakąś dziwną głowę. A, wiem! To będzie tutaj, patrzcie, krawat. Ale styl brakuje nam jednego. A to będzie, patrzcie, Biedrona. No mamy to. Tak, kaszlę sobie już. Mamy tkaninę jakąś, dobra. Tkanina plus co? Plus nożyczki? Muszę to przemyśleć. Chusteczka? Też nie. A może pędzel? Nie wiem, do czego mamy tkaninę. I mogę coś... A mogę sobie ją rozwinąć, Oliwia. Kanina jest za duża, to teraz dopiero nożyczki. Ojej. Nie wiem, po co jest nam ta tkanina, ale niech będzie. A, i tutaj mamy pędzel chyba. Czy strzały? Bez grotów. Dobra, ale tutaj nadal są jakieś takie dziwne zawleczki, tylko że my nie mamy tutaj plusika, więc nic z tym sobie nie zrobimy.
Ale moi drodzy, myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli ta seria Wam się spodoba, zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, żebyście byli ze wszystkim na bieżąco. Dla Was to jest jedno kliknięcie, a dla mnie jest to kupa radochy. I cóż, kolejne odcinki będą się pojawiać prawdopodobnie co tydzień. Ja sobie będę dalej lamić i sobie tutaj czegoś szukać i jestem bardzo zdenerwowana tylko tym, że tutaj tak szybko przeskoczyłam to i nie wiem, czy wszystko sobie zebrałam. Ale już będę bardziej ostrożna i będę 10 tysięcy razy sprawdzać, czy wszystko zrobiłam ok. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!